To, co stało się w Stanach, było ogromnie skoncentrowanym działaniem ogromnej ilości hakerów, troli i tak dalej, ludzi związanych z elektroniką, w manipulowaniu wyborcami, ich wiedzą, w wrzucaniu fałszywych tych fake newsów, w wrzucaniu fałszywych wiadomości, fałszywej wiedzy. Manipuluje się zawsze nieprawdą, to znaczy manipuluje się prawdą, wrzucając nieprawdę. I to robili rzeczywiście ludzie związani z Rosją, niewątpliwie. Ludzie na miejscu w Stanach, czy też poza Stanami, czy w Rosji, czy trudno powiedzieć gdzie. Oni zdecydowanie manipulowali świadomością Amerykanów.